Roszady w Williamsie, Red Bull prawdopodobnie już z Hondą i do tego jeszcze pogłoski tam Roberta znowu związanego z Toro Rosso. Para na szybki strzał. Dwa niemalitości, nawet boże ciało się dzieje. Zacznijmy od tego co się dzieje w Red Bullu, dlatego że Red Bull niby czekał przesunął deadline w ogóle w decyzji w sprawie silników na sezon 2019, żeby porównać w Kanadzie upgrade Renault z upgrade'em Honda. Akurat obie te firmy mają wprowadzić wzmocnione, udoskonalone silniki podczas Grand Prix Kanady w Montrealu, czyli na torze bardzo silnikowym, który bardzo dobrze pokaże, jak, tak, jak, jak te poprawki działają. Natomiast okazuje się dziś, że Reno choć przygotuje silnik na Kanadę, nie było to pewne, czy zdążą, ale okazuje się, że zdążą, że silnik jest gotowy. Mówi, że nie jest przekonany, czy chce ten silnik udostępnić Red Bullowi. Cyril był powiedział: nie jestem, nie jestem pewny, czy naj, najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie ich we wszystkich sześciu samochodach, szczególnie zaś w Red Bullu. Bum! To jest strzał. Realnie to jest po prostu atak i moim zdaniem jest to nawet nie tyle atak, co rodzaj pożegnania. I zazwyczaj powiem, z czego on wynika. I drugie zdanie: zawsze działamy partnersko z ekipami, starając się robić to, co najlepsze dla ogólnego rezultatu. Tu mi się od razu przypomina poprzedni sezon, kiedy z tym ogólnym rezultatem, kiedy Toro Rosso walczyło o pozycję konstruktorów z Renault i przypadkiem tak się stało, że miało dużo awarii silników Renault właśnie i, i, i zespół fabryczny wyprzedził Toro Rosso w klasyfikacji konstruktorów. Tak, no wiecie, to tak dla ogólnego rezultatu. To oczywiście, to, to oczywiście przypadek, prawda? No, wiadomo, Formuła 1 jest pełna takich różnego rodzaju dziwnych przypadków, i drugi, drugim dziwnym przypadkiem jest to, że nagle w momencie, kiedy, kiedy przesunięto ten deadline, ten termin decyzji, e, mimo tego, że ABT był nie chciał tego robić, ale potem moim zdaniem został zmuszony zakolisowo, żeby dobrze, żeby jeszcze dać Red Bullowi te dwa tygodnie, żeby Red Bull mógł sprawdzić silnik Renault, nagle się okazuje, że uznaje, że być może udostępnianie tego upgrade'u Red Bullowi nie będzie najlepszym pomysłem. Moim zdaniem wynika to tylko i wyłącznie z tego, że Red Bull już podjął decyzję w prawie silnika. I tak słyszałem zakulisowo już w Monako, że tak naprawdę przyszłorocznymi silnikami na dwa lata w Red Bullu będą Hondy, że już się dogadali. Ta, takie informacje oficjalne przekazywane przez ludzi z Renault. one wskazywałyby na to, że to były takie bardzo wstępne negocjacje i rozmowy. Honda mówi o jakiejś wielkiej odpowiedzialności zanim ten ruch zrobią. Natomiast biorąc pod uwagę, że w ogóle ten ruch był rozważany i jak mało czasu było na, na podjęcie decyzji, takie bardzo Wstrzymięźliwe deklaracje i stopień zaawansowania teoretycznie tych negocjacji w porównaniu z tym, co się działo czasowo wskazywał, że tam chyba jednak no, takiej decyzji nie podejmie tak szybko. Moim zdaniem, tam za kulisami było już o wiele bardziej zaawansowane to wszystko. Tym bardziej, że już Honda współpracuje z Red Bullem de facto w przypadku Tora Rosso i no, jestem przekonany, że ta decyzja i ta wypowiedź w ogóle, bo ta wypowiedź na jest najbardziej szokująca, że w ogóle to się mówi publicznie, wymierzona realnie w Red Bull, ale ona świadczy tylko o tym, że zdaniem Renault Red Bull już podjął decyzję i po w przyszłym roku będzie jeździł także silnikami Hondy, podobnie jak Terrorosa. Co do silników Hondy, z tego co ja zasłyszałem, umowa miała być dwuletnia, dlatego że od sezonu 2021 ma wejść Porsche. To jest oczywiście wszystko niepotwierdzone. Natomiast wszystkie ruchy zakulisowe wokół silników i to, że się Mercedes w końcu zgodził, że dobrze, że trzeba będzie i Ferrari się zgodziło, żeby wycofać MGUH i Mercedes, i że to dla dobra sportu i tak dalej. To, że to to papar nawet, no świadczy o tym, że tam z tyłu musiały zajść jakieś zmiany, jakieś rozstrzygnięcia, które sprawiają, że Formuła 1 się upłaci wprowadzić tę nową formułę, pomimo tak dużego e, tak oporu i f, no, z tego co znowu co zasłyszałem, to tak naprawdę Porsche też już jest zdecydowane, że do Formuły 1 wróci. Była plotka, że z Williamsem, kto wie, e, natomiast e, mi się wydaje, że jednak e, bardziej prawdopodobne że jest to, że wróci z Red Bull'em, że dzisiaj się chciał związać z jak najmocniejszą ekipą, a Red Bull da im taką gwarancję. A ile będzie wolał się związać z Porsche na przykład niż z Astonem Martinem, bo moja opinia, Porsche to jest prawdopodobnie najlepszy motoryzacyjny koncern świata. Mają wybitną inżynierię, wybitną organizację. Mm, wiadomo, że są różne samochody i mają różne wady i zalety. Ja kocham wszystkie auta, ale jakby spojrzeć na taki ogólny poziom produktów, jaki Porsche daje do dyspozycji swoim klientom i cenę stosunku, znaczy stosunek jakości do ceny, Porsche robi najlepsze samo do świata, moim zdaniem. Chociaż też, ja mówię, na przykład BMW no, lubi dużo marek, dużo aut, natomiast generalnie jakby już spojrzeć tak, walnąć jedną kreskę, nie przyrównywać jakby segmentowo samochodów do ich zastosowania, tylko po prostu wybieramy firmę, która robi, ogólnie ma najwyższy poziom robienia aut na świecie, moim zdaniem jest to Porsche. I oni, no Red Bull ma duży stopień pewności, że Porsche nie pójdzie drogą Hondy, tylko że podejdzie do tematu w ten sposób, że już na dzień dobry ogarnie bardzo dobry silnik. Tak więc moim zdaniem tak to wygląda, to się teraz dzieje za kulisami. A skoro już mowa, małoliłam się i o tych plotkach że, mm, że to William miał powiedzieć sporsze, Kto wie, może tak to się stanie. Natomiast yy, ja myślę, że Williams wtedy będzie raczej yy, innego silnika szukał. Pamiętajcie, że Red Włodschą do na dwa lata podpisuje umowę według mnie, znaczy nie według tego, co słyszałem. Natomiast yy, Williams przychodzi inne zmiany. Dowiedzieliśmy się ostatnio, o to zdaje się, że w czwartek pracowni, nie, dzisiaj jest czwartek, przepraszam, we wtorek pracownicy dostali w mailach informację w Williamsie, że żegnają, że yy, żegna się z zespołem Dirk the Beer. Czyli szef ym, do spraw aerodynamiki. No, to jakby się zastanowić, no tak, zespół ma problemy tak z hamulcami, o, z e, chłodzeniem, to już jest aerodynamika de facto i przede wszystkim z balansem aerodynamicznym, co pokazuje tor tak jak Barcelona, tory na którym są szybkie łuki i średnie łuki, tam gdzie to aero jest najważniejsze, czy zmiany kierunków, na przykład w sekwencji szybkich łuków. Ym, no to by się, mogłoby się wydać, no dobra, tutaj doszło do takiego, tak. Błędu, tak? Jakiegoś, że, że, że samód nie działa, no to znaczy, że, i to jest problem aerodynamiczny, to znaczy, że zespół żegna szefa od aerodynamiki. Moi, moi On pracował w zespole niewiele ponad rok przed Ferrari i to się naprawdę każdemu pracownikowi, jak się już go zatrudnia, to się daje naprawdę więcej czasu, nie, nie, niezależnie od tego, co się wydarzy, e, zanim się go zwalnia z ekipy. To nie Williams zwalnia De Debeer, to De Bir odchodzi z zespołu. A wcześniej dowiedzieliśmy się, że z ekipy odszedł główny konstruktor Ed Wood, podając za przyczynę problemy osobiste. To też nie była reakcja zespołu na ciężki sezon. Jeszcze za wcześnie na, na, na takie ruchy. To są dwaj ludzie, dwaj kluczowi inżynierowie, którzy sami na własne życzenia schodzą z Williamsa. Eee, moim zdaniem. Eee, I to tylko podkreśla, w jak kryzysowej sytuacji znajduje się zespół. W historii Williamsa, bardzo zacne, jest to de facto dno. Ja nie mówię tego tutaj krytykując czy, czy, czy nie wiem, piętnując to, broń Boże, ja po prostu trzymam kciuki za Williamsa, to jest zespół, do którego ja czuję ogromny sentyment. Kiedy zaczynałem się interesować bardzo mocno Formułą 1, nie oglądać, to był 1992 rok, no to Williams wtedy był ekipą, która rządziła tak jak do niedawna Mercedes albo wcześniej Red Bull, Był po prostu wymiatał to totalnie, zresztą w połączeniu z Renault. Świetne śniki Renault, wyśmienite samochody, projektowane przez Adriana Niuya zresztą, które po prostu rozwalały całą stawkę równo. To jest gigantyczna ekipa o niewiarygodnych osiągnięciach, która no, no weszła do Formuły 1 później niż Ferrari i McLaren i rozstawiali największe tuz tego sportu po kątach. Zespół założony w garażu przez, przez dwóch ludzi tak przez Franka Williamsa i przez Patryka Heda. Tak więc wspaniałe ekipa, wspaniałej historii, natomiast nie da się ukryć, uciec przed faktem, że, że przychodzi e, absolutny kryzys i wszystkie elementy na to wskazują, nie tylko projekt tego samochodu, to jak się prowadzi, obsada miejsc e, także wyścigowych e, na to wskazuje i wszystkie te teraz ruchy, typu ludzie, którzy odchodzą ze składu, no to jest wszystko przejaw tylko i wyłącznie wielkiego kryzysu. Po prostu, e, sama Claire Williams mówiła, że tak, że to w pewnym sensie dobrze, bo jak się znajdziemy na tym dnie, to to jest ten moment, żeby się odbić i za to trzymamy kciuki. Williams tak naprawdę musi przetrwać po prostu do 2021 roku, kiedy być może że, miejmy nadzieję, będą budżety limitowe, które im bardzo, bardzo pomogą, kiedy będzie przetasowanie silnikowe. I od tego sezonu może myśleć o powrocie naprawdę do ścisłej czołówki, nawet. Póki co musi jakoś to przetrwać, nie wiem, być może zmienić filozofię projektowania samochodów i na przykład Claire miał powiedziała, że nigdy tego nie zrobimy, że nie, nie pójdziemy drogą hasa, który bierze dużo części od Ferrari, natomiast moim zdaniem Williams to właśnie musi zrobić, żeby dotrwać do tego 2001 roku. Musi się związać z Mercedesem najprawdopodobniej i, i korzystać z takiej samej pomocy, bo oni nie mają szans walczyć w mistrzostwo, nie będą mieli i mają, mają do dyspozycji albo wydawać dużo pieniędzy na rzeczy, których nie muszą produkować sami, typu strzynie biegów, ale nie tylko, czy, czy, czy elementy zawieszenia, czy tego typu rzeczy, i mieć efekty, być może takie, jakie teraz, albo związać się z kimś, kto im te części dostarczy, co będzie o wiele tańsze, i jeszcze no, żyć w komitywie, pomagać tej ekipie. Więc no, ja mam nadzieję, że Unia pójdzie tą drogą i że, jak przetrwa do tego 2021 20, roku, to wtedy będzie miał dużą szansę na to, żeby wrócić do potęgi. Być może nawet z miejsca, jak zostanie to teraz dobrze rozwiązane. Tylko to teraz wszystko musi się przemienić, to się teraz, te kroki muszą być teraz podjęte, żeby zespół był gotowy na sezon 2021. To będzie proces długoletni, ale detalj mi znał. Ten największy, najgłębszy kryzys to może być tak właśnie ten idealny punkt wyjścia. I na koniec jeszcze parę słów tylko, bo pojawiły się ploteczki, że znowu wiążące Roberta Storerosa, tylko że tym razem nie od strony ekipy, tylko od strony dostawcy śniku Honda. Tak? Czyli, że wieści, że w Hartley miałby zostać, jakby, pożegnany. Moim zdaniem to nastąpi prędzej czy później, a pewnie prędzej niż później, bo no, no, musi jakiś cud stać, albo on po prostu zacząć naprawdę trzaskać ekstre wyniki. On na, na tle wypada po prostu blado i tyle. I, i no, ewidentnie na rynku jest kilka nazwisk, które by to miejsce się lepiej wypełniły, i z całą pewnością jednym z tych nazwisk jest Robert Kubica. Jak rozmawiałem z Markiem Hughesem, on był przekonany, że Robert ma ogromne szanse, żeby wrócić do Formuły 1, chociaż bardziej pod kątem przyszłego roku. Natomiast no powiedział, jakby ja tam, dlaczego tak uważasz? Przecież Formuła 1 to jest sport, który ma bardzo dziwną logikę i w zasadzie nie jest tak, że wszyscy najlepsi kierowcy jeżdżą w Formule 1, tak? To, jest, to, to tak nie działa. Gdyby tak działało, no to Robert był już dawno no, i inne byłyby składy trochę. Natomiast on powiedział, no tak, ale to, co on zrobił w Barcelonie, mówi samo za siebie. Czyli zobaczcie, jak bardzo wymowne było to, co Robert zrobił podczas tego treningu, mimo tego, że starał się to bagatelizować, no bo z jego punktu widzenia nie ma sens mówić, o, bo on robił dobrze, natomiast to, to tak nie jest. To naprawdę odbiło się dużym echem po całym padoku. Hughes jest wybitnym analitykiem to po pierwsze, który naprawdę takie rzeczy doskonale widzi i potrafi wyczytać, po drugie, ma świetne kontakty z ludźmi generalnie, którzy się tym zajmują i ten jego głos, on nie jest tylko e, jego oceną, to jest ocena, która, taką ogólną, którą zebrał rozmawiając z osobami e, z całego padoku, które takimi rzeczami się zajmują, tak, więc e, to jest ten moment, kiedy driving does the talking, tak, let the driving do the talking, e, więc wcale nie jest takie... Mm, Totalnie od czapy y, myślenie, y, że Honda na przykład, jeżeli nie Tereso, może chcieć mieć y, w składzie y, takiego kierowcę jak Robert, który pomoże jej w rozwoju silników. No co prawda, ostatecznie za to nie inżynierowie, natomiast cały czas kierowca, a szczególnie taki jak Robert, ta fama się niesie, oni to wiedzą. Ma mnóstwo świetnych pomysłów, doskonałe rozeznanie, doskonałe czucie. Jeździł z silnikiem Mercedesa, najlepszym silnikiem y, y, Formuły 1, jeździł z silnikiem Renault, y, więc y, to na razie jest tylko plotka. Natomiast trzymajmy kciuki, że tak się to może zmienić, dlatego że ona wcale nie wygląda tak totalnie od czapy. Eee, no ale cóż, to, na, na tym etapie są to na razie tylko spekulacje, natomiast one wszystkie, jakby składają się w. Całość, która pokazuje, że ten temat powrotu Roberta on tylko nabiera rozpędu. Naprawdę on się rozpędza i może my jesteśmy niecierpliwi i, i, i no, chcielibyśmy, żeby to już było tu i teraz, natomiast to jest bardzo blisko. E, znaczy, inaczej, Boże, żeby nie było, że to już zapowiadam już, że, że Robert wraca i w ogóle. Nie, nie. Jeszcze tego nie twierdzę. Ja tylko twierdzę, że to się cały czas posuwa do przodu, że, to, że ta spirala się kręci i wszystko wygląda dobrze, więc po prostu byliśmy dobrej myśli. Nie ma gwarancji, oczywiście. E, natomiast póki co też nie ma co załamać rąk i mówić, na pewno się nie uda, tak nie popójmy rolników. Tylko po prostu trzymamy kciuki, cieszmy się tymi samymi pogłoskami, tym przemierzaniem Roberta i tym, że takie osoby jak Hughes na podstawie opinii zasięgniętych u naprawdę ludzi, którzy decydują o takich rzeczach i którzy naprawdę świetnie analizują te dane, twierdzi, że Robert zrobił rewelacyjną robotę w Barcelonie. Nie patrząc tylko na stopery, tylko na całą resztę, tak? Więc myślę, że tak, że na ten bożecielny weekend jest to całkiem fajne takie zakończenie naszego szybkiego strzału. Tak, dzięki wielkie. Bądźmy dobrej myśli. Do zobaczenia wkrótce.